Przemysł sitarski w Biłgoraju na wielkie rozwinął się rozmiary. Mylnie twierdzą niektórzy, jakoby wchodził do tego także i wyrób przetaków. Kobiety wyrabiają sita stale, pozostając w domu. Mężczyźni zaś rozwożą je po królestwie, tudzież do Galicji, Cesarstwa Rosyjskiego, Węgier, księstw naddunajskich. Z ogólnej liczby mężczyzn sitarzy 700 trudni się handlem sit w królestwie, przeszło 1000 zaś poza granicami królestwa. Sitarze mają swój cech. Uczniowie, nim wyjdą na czeladników, odbywają u majstrów zwanych gospodarzami zwykle 5-letnią praktykę. Czeladnik, jak tylko zbierze fundusz dostateczny na prowadzenie i utrzymanie czeladzi, każdego czasu wyjść może na gospodarza. Najbiedniejsi gospodarze, oprócz uczniów, mają po 2 lub 3 czeladników, a bogatsi po 10. Uczniów zbierają nie tylko z mieszkańców miasta Biłgoraja, ale i z okolicznych wsi. Najlepsze życzenia z okazji Ogólnopolskiego Dnia Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej czytał Piotr Czepas, Zespołu Działów Etnograficznych Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi.